Moi drodzy, piszą do mnie ludzie następujące maile. Jestem członkiem takiego a takiego kościoła, jestem członkinią takiego a takiego zboru i spotkałem człowieka, obejrzałem filmik na YouTubie albo przeczytałem gdzieś na jakimś blogu internetowym, że mam obowiązek przestrzegać szabatu. W kościele nigdy mnie do tej pory czegoś takiego nie uczono. Natomiast ten człowiek, którego spotkałem, przedstawia mi argumenty, że ja, jako chrześcijanin, mam obowiązek świętować Szabat. Czy to prawda? Czy to prawda, że do tej pory żyłem w grzechu, nie przestrzegając Szabatu? Jaki jest Twój stosunek do tego? W związku z tym postanowiłem przygotować dla Was filmik, w którym po pierwsze odpowiem na pytanie: co to jest Szabat? A potem chciałbym, żebyśmy się wspólnie z Pismem Świętym w ręku zastanowili, czy szabat obowiązuje również chrześcijan. Czy my jako chrześcijanie powinniśmy świętować szabat w taki sposób, w jaki świętowali go kiedyś Żydzi. Jeżeli interesuje was taka tematyka, zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. No to zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, co to jest szabat. Szabat. To jest siódmy dzień tygodnia. Zgodnie z kalendarzem żydowskim szabat rozpoczynał się w piątek wieczorem, w piątego zachodzie słońca, i trwał aż do soboty, również do zachodu słońca, czyli nie było tak, jak dzisiaj, gdzie my jako siódmy dzień tygodnia uważamy niedzielę. Według kalendarza żydowskiego siódmym dniem tygodnia była sobota, ale sobota zaczynająca się. W piątek wieczorem, i trwająca aż do soboty, do zachodu słońca. I zgodnie z przekazaniem Bożym, Szabat był dniem odpoczynku. Była to okazja, żeby odpocząć od codziennych pra prac, od codziennych trudów i skupić się na Bogu. Posłuchajcie, co mówi Bóg, ustanawiając Szabat dla ludzi. W księdze wyjścia w 23 rozdziale Bóg mówi takie słowa: Przez sześć dni będziesz się krzątać wokół swoich zajęć, a w siódmym dniu odpoczniesz, aby twój wół i osioł mogły zaznać spokoju i żeby odetchnął syn twojej niewolnicy i przybysz. Zatem szabat był to dzień odpoczynku, dzień wytchnienia od codziennych prac. Ale Musimy dobrze rozumieć, że to nie był cza czas powstrzymywania się od ciężkich robót tylko i wyłącznie. To nie było tak, że w szabat nie wolno było orać w polu albo kopać rowów. Nie. Należało się w szabat powstrzymywać od jakichkolwiek prac. Posłuchajcie, co mówi Bóg w 35 rozdziale Księgi Wyjścia. Nawet ognia nie rozniecajcie w waszych domach w dzień szabatu. Nawet ognia nie rozniecajcie. Co to znaczy? W szabat nie wolno było ogrzewać domów i nie wolno było gotować. Nie wiem, czy ktoś z was pamięta, ale w domach naszych babć czy prababć były piece, i w tych piecach ym, był, była taka jama zwana szabaśnikiem. Szabaśnikiem. O co chodziło? Chodziło o to, że w piecach robiono takie, jak gdyby, pomieszczenie, w którym można było odstawić garnek, i piec rozpalony w piątek, utrzymując ciepło przez całą noc, zapewniał, że w sobotę można było wyjąć ciepły posiłek, mimo że nie rozpaliło się ognia w piecu. Właśnie te szabaśniki zostały zapożyczone od Żydów, którzy nie mogąc rozpalać ognia w sobotę wpadli na pomysł, że będą wkładać ugotowany obiad do takiego nagrzanego pieca, tak żeby w sobotę nie łamiąc szabatu, mogli zjeść ciepły y, obiad. Tak więc przestrzeganie szabatu nie polega na powstrzymywaniu się od ciężkich robót. Przestrzeganie szabatu Polega na powstrzymywaniu się od jakichkolwiek prac, od gotowania, od sprzątania, a nawet od palenia w piecu, żeby nagrzać dom. Żydzi starali się przestrzegać szabatu bardzo skrupulatnie. Przodowało w tym jedno ze stronnic żydowskich, mianowicie faryzeusze. I zdarzało się nawet, że faryzeusze zarzucali Jezusowi i jego uczniom, że nie przestrzegają szabatu tak, jak należy go przestrzegać. I jedna z takich historii została opisana w Ewangelii według Mateusza w 12 rozdziale i pozwólcie, że przeczytam wam tę historię. Tu jest napisane tak. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród pól obsianych zbożem. Jego uczniowie byli głodni, zaczęli więc zrywać kłosy i jeść. Gdy zobaczyli to, faryzeusze powiedzieli, twoi uczniowie robią to, czego nie wolno robić w szabat. On im odpowiedział, czy nie czytaliście, co zrobił Dawid i jego towarzysze, kiedy byli głodni, jak wszedł do domu Bożego, on sam i ci, którzy z nim byli, i jedli poświęcone chleby, które wolno było spożywać jedynie kapłanom? Albo czy nie czytaliście w prawie, że w Szabat kapłani naruszają w świątyni Szabat, a są bez winy? Oświadczam Wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczą słowa, miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych, bo syn człowieczy jest panem szabatu. Więc mamy sytuację, kiedy Jezus i uczniowie idą drogą, zrywają kłosy, rozcierają te kłosy i jedzą ziarno. I już na tej podstawie Żydzi zarzucili im, że grzeszą, łamiąc szabat. Ponieważ wykonują jakąś pracę, takie zerwanie kłosa, roztarcie go, no to w mniemaniu Żydów to już była, już była praca. Więc widzicie na tym przykładzie, jak bardzo skrupulatnie trzeba było przestrzegać tego szabatu. Natomiast Jezus w odpowiedzi na te zarzuty wyjaśnia Żydom, że oni nie rozumieją natury szabatu. Że uczynili z tego szabatu pewną tradycję religijną, która nie jest już dla ludzi wytchnieniem, ale stała się obowiązkiem religijnym. I dlatego on mówi, że oni nie mają racji, kiedy zarzucają mu, że on łamie szabat. Spór Faryzeuszy z Jezusem o szabat to nie był jedyny spór. Kiedy narodził się kościół chrześcijański, również pojawili się ludzie, którzy mówili: musicie przestrzegać tego, musicie przestrzegać tego, musicie przestrzegać tamtego. Jeżeli chcecie być chrześcijanami, to najpierw musicie stać się żydami i musicie przestrzegać całego prawa Mojżesza. I jedna z takich sytuacji została opisana w Dziejach Apostolskich. W dziejach apostolskich, czyli w księdze, która dokumentuje losy wczesnego kościoła apostolskiego. I posłuchajcie, na czym polegał problem wtedy. W piętnastym rozdziale tych dziejów jest napisane tak. Lecz pewni ludzie, członkowie stronnictwa faryzeuszów, którzy przyjęli wiarę, uznali, że należy obrzezać nawróconych pogan. I zobowiązywać ich do zachowania prawa Mojżesza. Dlatego zebrali się apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. A więc znowu mamy na scenie religijnej faryzeuszy znowu mamy zarzuty, że ludzie wierzący tego czy tamtego nie przestrzegają w sposób należyty. I ci faryzeusze mówią: Jeżeli chcesz być chrześcijaninem, to najpierw musisz się obrzezać, a później musisz przestrzegać prawa mojżeszowego. A więc nie chodzi tylko o obrzezanie. Nie chodzi tylko o obrzezanie. Chodzi o wszystko, co jest zawarte w prawie mojżeszowym. To prawo nie, nie pochodzi od Mojżesza. Zarówno obrzezanie, jak i szabat nie zostały wynalezione czy wymyślone przez Mojżesza. Chodzi o to, że Mojżesz te zasady skodyfikował, Mojżesz je spisał w tak zwanym prawie. W prawie czyli w pierwszych pięciu księgach Starego Testamentu. Księdze rodzaju, wyjścia i tak dalej, i tak dalej. Prawo to jest wszystko to, co zostało przekazane w pierwszych pięciu księgach Starego Testamentu. To jest tak zwane prawo, po żydowsku tora, tora. I ci faryzeusze mówią, chcesz być chrześcijaninem? Owszem. Ale chrześcijaństwo wywodzi się od Żydów, więc jeżeli chcesz być chrześcijaninem, to musisz się obrzezać tak jak Żydzi i tak jak oni, muszą, musisz przestrzegać prawa Mojżeszowego, a więc wszystkiego, co jest zapisane w pierwszych pięciu księgach Starego Testamentu. Powstała kontrowersja, powstał spór, dlatego zebrali się apostołowie i starsi. Aby rozpatrzyć tę sprawę. Więc nie było to dla nich takie jednoznaczne, nie było to dla nich takie oczywiste. Musieli się zastanowić, musieli przedyskutować tą kwestię. Zebrali się, aby rozpatrzyć tę sprawę. No i posłuchajcie, co stało się dalej. Od 23 wersetu czytamy tak. Posłali przez nich następujący list. Czyli jak już się zastanowili, jak już omówili tą kwestię. To swoje ustalenia spisali w liście, a następnie rozesłali ten list do wszystkich zborów, do wszystkich kościołów. I co w tym liście było napisane? Napisane było tak: Apostołowie i starsi bracia pozdrawiają braci pogańskiego pochodzenia w Antiochii, Syrii i Cylicji. Dowiedzieliśmy się, że niektórzy spośród Was przybyli do Was. I wywołali zamęt oraz niepokój między wami. Nie działali oni z naszego polecenia. Jednomyślnie postanowiliśmy wybrać ludzi i wysłać ich do was, razem z drogimi nam Barnabą i Pawłem. Są to ludzie, którzy poświęcili całe życie dla imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy potwierdzą wam ustnie to samo: Duch Święty i my. Duch Święty i my postanowiliśmy nie nakładać na was żadnego ciężaru, oprócz rzeczy koniecznych. Powstrzymajcie się od pokarmów złożonych na ofiary bożką, od krwi, od jedzenia mięsa z uduszonych zwierząt oraz od nierządu. Jeżeli będziecie unikać tego wszystkiego, dobrze uczynicie. Bądźcie zdrowi. A więc, po pierwsze, apostołowie... Odcięli się od tej nauki. Musicie się obrzezać i musicie przestrzegać prawa zapisanego w Starym Testamencie. Nie musimy. Oni się od tego odcinają. Mówią: Niektórzy spośród nas przybyli do Was i wywołali zamęt, wywołali niepokój między Wami. Nie działali oni z naszego polecenia. Ci, którzy wzywają chrześcijan do przestrzegania. Prawa Mojżeszowego nie działają z upoważnienia apostołów, nie są sługami Boga. I dalej apostołowie mówią: Duch Święty i my. A więc nie to, że sami apostołowie nie jest tak, że to zebrała się jakaś grupa ludzi, która coś tam ustaliła, co nie jest dla nas wiążące. Bo ktoś powie: No tak, no przecież w Piśmie Świętym jest napisane: Świętujcie Szabat. Ale zobaczcie, Pismo Święte zostało napisane pod natchnieniem Ducha Świętego. I ten sam duch, który natchnął Stary Testament, natchnął również apostołów, bo tu jest napisane Duch Święty i my. Duch Święty i my. Nie my i Duch Święty, nie sami my, ale Duch Święty i my postanowiliśmy nie nakładać na Was żadnego ciężaru. Postanowiliśmy. Bóg postanowił, Duch Święty postanowił, apostołowie postanowili nie nakładać na nas obowiązku przestrzegania przepisów, które znajdują się w Torze, które znajdują się w prawie, czyli w pierwszych pięciu księgach Starego Testamentu. Duch Święty i my postanowiliśmy nie nakładać na Was żadnego ciężaru oprócz rzeczy koniecznych, a więc są pewne rzeczy konieczne których trzeba przestrzegać, natomiast w tych rzeczach koniecznych nie znajduje się ani obrzezanie, ani świętowanie szabatu. No tak, ale ktoś powie, ale to tylko jedno miejsce, może to jest jakiś wyjątek, może trzeba to jakoś inaczej rozumieć. Zajrzyjmy więc do innych miejsc Nowego Testamentu, które między innymi mówią o szabacie o przestrzeganiu prawa mojżeszowego. Na przykład w liście do Kolosan w drugim rozdziale apostoł Paweł pisze tak: Niech więc nikt nie osądza was z powodu jedzenia i picia, czy też w sprawie święta lub nowiu, albo szabatów. One są tylko cieniem rzeczy mających nadejść. Tu zaś jest ciało Chrystusa. A więc Również w liście do kolosan apostoł Paweł pisze, Ci, którzy wam zarzucają, że grzeszycie, bo nie świętujecie szabatu, nie mają takiego prawa. Mówi, niech więc nikt was nie osądza z powodu, i tu wymienia, jedzenia, picia. Jak wiecie, w Starym Testamencie był podział na potrawy czyste i nieczyste, na przykład nie wolno było jeść wieprzowiny. Więc, apostoł Paweł, niech was nikt z tego powodu nie ocenia, nie osądza, że jecie czy nie jecie, czy, czy takie pokarmy wybieracie, czy inne pokarmy wybieracie, czy też w sprawie święta, czy w sprawie nowiu, albo szabatów. Również szabat nie jest podstawą do tego, aby zarzucić chrześcijaninowi, że grzeszy, jeżeli nie przestrzegasz szabatu, to nikt nie ma prawa ci zarzucić, że grzeszysz, bo tak tutaj jest napisane. Ale zwolennicy szabatu mówią: Ale tutaj jest napisane o szabatach, a więc były różne szabaty. I apostoł Paweł ma na myśli te inne szabaty, a ten szabat, który jest siódmego dnia tygodnia, dalej nas obowiązuje. No dobrze, ale skąd taki wniosek? Przecież tutaj, jest, tutaj nie jest napisane, że apostoł Paweł mówi o jakimś jednym typie szabatów. On pisze o szabatach, a więc pisze o wszystkich szabatach, bo gdyby chciał mówić o jakimś wybranym szabacie, o jakimś specyficznym szabacie, no to by przecież doprecyzował. Ale apostoł Paweł pisze po prostu o szabatach, o wszystkich szabatach. I nie wiemy, co apostoł Paweł miał na myśli. Wiemy, co napisał. Napisał, że nikt nie ma prawa nas osądzać z powodu szabatów. Zajrzyjmy do listu do Rzymian, 14 rozdział. Apostoł Paweł pisze tam tak: tego, który jest słaby w wierze, przyjmujcie bez roztrząsania poglądów. A więc mówi tutaj o jakichś ludziach słabych w wierze. No i teraz o co chodzi z tą słabością? Apostoł Paweł pisze tak. Jeden jest przekonany, że może jeść wszystko. Słaby natomiast spożywa jarzyny. Ten, kto je wszystko, niech nie lekceważy tego, który czegoś nie je. Ten zaś, kto nie je wszystkiego... Niech nie osądza tego, który je. Bóg przecież go przyjął. Ty natomiast, kim jesteś, że osądzasz czyjegoś sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest sprawą jego pana. Ostoi się jednak, ponieważ pan ma moc go podtrzymać. Ktoś znowu wyróżnia jeden dzień spośród innych. Dla innego wszystkie są równie ważne. Niech każdy zostanie przy swoim przekonaniu. A więc. Mamy poruszane, poruszone dwie kwestie. Pierwsza kwestia dotyczy pokarmów. Jedni ludzie dzielą, prawda? Żydzi jedzą to, tego nie jedzą, tam, od tamtego się powstrzymują. Arabowie również te, to jedzą, tamtego nie jedzą. Apostoł Paweł mówi: są słabi ludzie, którzy tego potrzebują takiego podziału, takiego rozdzielania, takich postów, takiego powstrzymywania się, jakiś tam diet. Nie osądzajcie ich, nie wdawajcie się z nimi w spór, nie zarzucajcie im. To są słabi ludzie, słabi ludzie, Bóg ma moc ich podtrzymać, Bóg ma moc doprowadzić ich zbawienie do końca. Nie osądzajcie, nie wdawajcie się w nimi, z nimi w kłótnie, ale wy, którzy Uważacie, że należy się powstrzymywać od takich czy innych pokarmów. Nie osądzajcie czyjegoś sługi. Nie osądzajcie innych ludzi. A więc apostoł Paweł kładzie tamę, kładzie tamę tutaj. Pewni ludzie nie mogą żyć bez pewnych rzeczy, nie mogą żyć bez pewnych postów, nie mogą żyć bez pewnych obyczajów. Być może Koniecznie chcą się powstrzymywać od jedzenia wieprzowiny, być może koniecznie chcą świętować Wigilię przed Bożym Narodzeniem, być może koniecznie mają jakieś inne upodobania, jakieś inne obyczaje. Zostawcie tych ludzi w spokoju. Ale z drugiej strony ci ludzie nie mają prawa wam mówić, nie jesteś dobrym chrześcijaninem, ponieważ jadasz to, robisz to. Świętujesz taki dzień, obchodzisz takie święto, chodzisz na pasterkę, nie chodzisz na pasterkę, nie mają prawa. Nie mają prawa, dlatego, że chrześcijaństwo, że Królestwo Boże, że nauka Jezusa nie polega na tym, żeby kultywować jakieś obyczaje, nie polega na tym, żeby obchodzić jakieś święta i nie polega na dotrzymywaniu jakichś diet. Chrześcijaństwo polega na oddaniu życia. Jezusowi Chrystusowi i polega na kochaniu innych ludzi. Chrześcijaństwo nie jest systemem obrzędów, chrześcijaństwo nie jest systemem pokarmów, chrześcijaństwo to nie są święta nakazane, które trzeba obchodzić czy przestrzegać. Chrześcijaństwo to sposób myślenia, sposób życia to więź z żywym Bogiem to przebaczenie grzechów. Na tym polega chrześcijaństwo a nie na obrzędach, nie na ubraniach, nie na szatach, nie na dietach, nie na postach, nie na obchodzeniu jakichś tam procesji i, tam, i tego typu rzeczy. Apostoł mówi wyraźnie: Ci, którzy są słabi, co koniecznie do szczęścia potrzebują tego wszystkiego, niech sobie obchodzą, zostawcie tych ludzi w spokoju, nie zakazujcie im tego. Natomiast Natomiast w drugą stronę również oni nie mają prawa powiedzieć, jesteś złym chrześcijaninem, bo nie obchodzisz tego czy tamtego. I w piątym wersie apostoł Paweł odnosi się już bezpośrednio do, do wyróżniania jakiegoś dnia. No bo bez wątpienia Szabat jest takim wyróżnionym dniem w trakcie tygodnia. I apostoł Paweł mówi: ktoś znowu wyróżnia jeden dzień spośród innych. Dla innego Wszystkie dni są równie ważne. Niech każdy zostanie przy swoim przekonaniu. Więc, drogi bracie, droga siostro, jeżeli spotkałaś takiego człowieka, który ci mówi: Koniecznie musisz przestrzegać szabatu, to po pierwsze, wiedz, że nie musisz, a po drugie, wiedz, że nie powinieneś mu ciosać kołków na głowie, zostaw tego człowieka w spokoju, a niechże sobie on przestrzega swoich szabatów, dowoli ile wlezie. Ktoś znowu wyróżnia jeden dzień spośród innych, dla innego wszystkie są równie ważne. Niech każdy zostanie przy swoim przekonaniu, niech każdy zostanie przy swoim przekonaniu, bo chrześcijaństwo nie polega na przestrzeganiu jakichś świąt. I taką naukę przyjęli apostołowie, taką naukę przyjęli pierwsi chrześcijanie, w rezultacie, w rezultacie, zobaczcie, co jest napisane w dziejach apostolskich w XX rozdziale. Jest napisane pierwszego dnia po szabacie, zebraliśmy się na wspólne łamanie chleba. A więc apostołowie, uczniowie Jezusa, na to, żeby odbyć pamiątkę wieczerzy pańskiej, żeby przystąpić do tak zwanej komunii, zebrali się nie w szabat, nie w sobotę, ale kiedy? pierwszego dnia po szabacie. Po szabacie nie jest grzechem spotykać się pierwszego dnia po szabacie. Chrześcijanie nie mają obowiązku wyróżniać szabatu jako jakiegoś szczególnego dnia. Spotkali się na łamanie chleba, na wspólne obchodzenie Wieczerzy Pańskiej, wspólne obchodzenie Komunii Świętej zebrali się kiedy? Pierwszego dnia po szabacie. po szabacie. Ale jest jeszcze jedna przestroga. Jest jeszcze jedna przestroga. Dopóki obchodzenie takich czy innych świąt, dopóki przestrzeganie takiej czy innej diety, takich czy innych postów, jest tylko i wyłącznie częścią jakiegoś folkloru, jakiegoś obyczaju, można na to przymykać oko. Nie, że każdy sobie zostanie przy swoim zdaniu, pisze apostoł Paweł, tak jak czytaliśmy przed chwilą. Ale apostoł Paweł również widzi w tym całym zjawisku czczenia szabatów, postów, świąt i całego prawa mojżeszowego, widzi pewne zagrożenie. W liście do Filipian w trzecim rozdziale pisze tak: strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się okaleczania. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników i strzeżcie się okaleczania. O co chodzi z tym okaleczaniem? Oczywiście chodzi tutaj o obrzęd obrzezania. A poprzez obrzęd obrzezania. Podporządkowanie się całemu prawu mojżesza. Dlatego, że człowiek, który zacznie te święta, posty, szaty i całe, całą tą obrzędowość traktować jako drogę do nieba, to taki człowiek jest w śmiertelnym yy, niebezpieczeństwie. Dopóki traktuje to jako folklor, dopóki traktuje to jako kulturę, dopóki to traktuje jako jakieś takie obyczaje. Nie stanowi to dla niego śmiertelnego zagrożenia. Ale w momencie w momencie, kiedy ktoś dojdzie do przekonania, dojdzie do wniosku. Jeśli będę przestrzegał prawa Mojżeszowego, to Bóg nie zbawi, to wtedy taki człowiek jest już w śmiertelnym zagrożeniu, dlatego że on odrzuca tę drogę zbawienia, którą daje mu Bóg, a więc drogę. Tylko z wiary, tylko z łaski, tylko przez Jezusa Chrystusa i wstępuje na inną drogę. Na drogę zaskarbiania sobie Bożej przychylności poprzez przestrzeganie pewnych rytuałów, a więc poprzez dewocję religijną. I to już jest bardzo niebezpieczne. Dlatego, kiedy spotykasz takiego człowieka, który ci mówi, nie wolno ci tego czy tamtego. Musisz świętować takie a takie święta. Musisz przestrzegać takich a takich szabatów, musisz przestrzegać takiej a takiej diety. Nie wolno ci jeść wieprzowiny. Strzeż się, strzeż się. Bo być może ten człowiek w pewnym momencie zacznie ci mówić, żeby być chrześcijaninem, żeby być zbawionym, ty musisz Skrupulatnie przestrzegać nakazów Starego Testamentu. A kiedy zaczniesz przestrzegać zakazów i nakazów Starego Testamentu po to, żeby się zbawić, utracisz swoje zbawienie. Dlatego, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie poprzez udział w takim czy innym obrzędzie. Dlatego to jest bardzo ważne. Tak. Nie oceniajmy się i nie osądzajmy się. Zostańmy przy swoim zdaniu, ale uwaga, to dotyczy tylko i wyłącznie takiej sytuacji, kiedy wszystkie te zalecenia traktujemy jako folklor. Bo w momencie, kiedy ktoś mówi ci masz przestrzegać szabat, masz nie jeść wieprzowiny, bo inaczej nie będziesz zbawiony, to taki człowiek wskazuje Ci już. Inną drogę zbawienia, fałszywą drogę zbawienia, fałszywą Ewangelię. I o takim człowieku można powiedzieć tylko jedno. Strzeżcie się psów. Strzeżcie się złych pracowników. Strzeżcie się okaleczania. Okaleczania, czyli obrzezywania. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że rozjaśniłem wam trochę ten, ten temat. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe wątpliwości, jeżeli macie dodatkowe pytania, to. Proszę, umieszczajcie te pytania w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na każdy komentarz, na każde pytanie. Natomiast w międzyczasie chciałbym też Was zaprosić na naszą stronę internetową www.j1213.org, ponieważ na tej stronie przygotowaliśmy dla Was masę materiałów, dzięki którym możecie Coraz lepiej poznawać Pismo Święte. W szczególności chciałbym, was, chciałbym Wam polecić podcast biblijny, czyli takie cykliczne, cotygodniowe audycje radiowe nadawane przez internet, ym, gdzie w każdym tygodniu omawiamy szczegółowo jakiś jeden wybrany fragment Pisma Świętego. Linki znajdziecie również w opisie do tego filmu. Tak więc, jeżeli jesteście zainteresowani, serdecznie zapraszam. Tymczasem, to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Do następnego razu i niech Pan Bóg Was wszystkich błogosławi.